Pani rzecznik dzisiaj na terenie miasta na kilku rondach miała miejsce akcja usuwania banerów jednego z kandydatów. Jak do tego doszło? Co było przyczyną? Przede wszystkim jako Urząd Miasta mamy obowiązek stać na straży prawa, zasad prawa i dokładnie na tym samym poziomie na straży bezpieczeństwa mieszkańców. I bardzo wiele zgłoszeń od mieszkańców telefonicznych do Urzędu Miasta, ale również za pośrednictwem aplikacji na stronie internetowej, w której mieszkańcy zgłaszają usterki lub to, co zauważą w przestrzeni miasta, co ich niepokoi, pojawiło się wiele zgłoszeń sygnalizujących, że banery wyborcze znajdują się w miejscach niedozwolonych, nieustalonych, ale przed... Stwarzają niebezpieczeństwo. Dokładnie tak, stwarzają niebezpieczeństwo i mieszkańcy jawnie i bezpośrednio zgłaszali, że ich to niepokoi. I jak w każdej sytuacji, w której Urząd Miasta otrzymuje takie zgłoszenia, zweryfikowaliśmy to i stwierdzono, że prawdopodobnie w nocy z 18 na 19 września pojawiły się na terenie naszego miasta, na terenie Białej Podlaskiej, 4 dwustronne banery wyborcze w pasach drogowych dróg zarządzanych przez prezydenta miasta. Nie było zgłoszeń, nie było wniosków o udzielenie pozwolenia na ich umieszczenie i 20 września podjęliśmy wiele, ale niestety nieudanych prób kontaktu z regionalnym pełnomocnikiem sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości, Biura Zarządu Okręgowego w Chełmie, z panem Grzegorzem Tchórzewskim. Jednak, no, tak jak powiedziałam, nie udało się pracownikowi Wydziału Dróg Urzędu Miasta skontaktować, natomiast taki kontakt udało się nawiązać z panem Piotrem Zegadłą, koordynatorem do spraw struktur partii Centrali Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Przekazaliśmy w wiadomości SMS lokalizację tych miejsc, w których banery się znajdują, lokalizacje wskazywane przez mieszkańców. I pan koordynator obiecał przekazać sprawę usunięcia nielegalnych banerów w trybie pilnym do Biura Zarządu Okręgowego w Chełmie. Natomiast po tym nie wydarzyło się nic ponad to, że pojawiły się kolejne banery w kolejnych miejscach i kolejne zgłoszenia mieszkańców miasta. W związku z tym podjęliśmy wszelkie standardowo podejmowane w takich sytuacjach kroki. Banery zostały zabezpieczone. Tak, zostało zabezpieczone przez Straż Miejską. Thank you.